Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziś jest środa 29 tygodnia zwykłego i liturgia słowa zaprasza nas dalej do 12 rozdziału świętego Łukasza, dzisiaj wiersze od 39 do 48. Jezus powiedział do swoich uczniów: to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: mój Pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli, uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Właśnie, taka zatrważająca Ewangelia. Tak, tylko bardzo proszę właśnie odrzucić na bok wszelkie skojarzenia z końcem świata, bo jakby to powiedzieć, Jezus w ogóle nam nie mówił o końcu świata. Tu już słyszę chór oburzonych głosów, tak? Ale właśnie to, co Jezus pozornie mówił o końcu świata, tak naprawdę dotyczy historii świata, a nie końca świata. Natomiast o końcu świata Jezus powiedział jedną fundamentalną rzecz. O aniołowym nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec, prawda? Tak Jezus powiedział. Jeszcze jak uczniowie się dopytywali, to dodał: nie wasza to rzecz, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile. Właśnie, więc jakby to powiedzieć, wygląda na to, że dzisiaj się namnożyło takich, którzy wiedzą więcej od Jezusa, bo Jezus stwierdził, że On jako Syn, no nie wie i nawet się nie interesuje i nas odwodzi od interesowania się tego, tym, kiedy będzie koniec świata, jak to będzie i w ogóle co to będzie. Natomiast Jezus bardzo silnie zawsze kierował uwagę uczniów na dzień dzisiejszy. No to, co mamy, to jest dzisiaj. Jezusa interesowało życie tu, teraz, prawda? To, co możemy zrobić tu, teraz, to, co tu teraz nas spotyka, prawda? Jezus próbował otworzyć nam oczy na prawdę o życiu, prawda? A nie na prawdę o końcu. Wiemy tylko, że na końcu dokona się paruzja, czyli ujawnienie się obecności kogoś, kto cały czas jest z nami obecny. Ujawnienie się obecności Emanuela, Boga z nami, który cały czas jest z nami, tylko no, kłopot taki, że my go widzimy w zwierciadle niejasno, my go na razie poznajemy przez wiarę, no, a tęsknimy do poznania twarzą w twarz, prawda? Ale wierzymy, że z nami jest i doświadczamy Jego obecności nie jakoś tam zmysłowo, namiętnie, emocjonalnie i tak dalej. Doświadczamy Jego obecności poprzez Jego działanie. Właśnie, Jezus mówi o dniu dzisiejszym. To, co mamy, to jest dzisiaj. Wczoraj już odeszło, jutro jeszcze nie nadeszło, prawda? To, co mamy, to jest dzisiaj. Jezus próbuje nas nauczyć przeżywać to, co jest dzisiaj. No właśnie w taki sposób, żebyśmy właśnie nie bali się, że tak powiem, wizyty naszego Pana, nie bali się stanąć przed Nim twarzą w twarz, nie bali się tego, co zobaczymy w Jego oczach i tak dalej, żebyśmy się nie bali po prostu. No i właśnie w dzisiejszej Ewangelii pojawia się takie napięcie pomiędzy dwoma słowami. Jedno słowo to jest oikodespotes, a drugie to jest oikonomos.
Teraz oikodespotes tu się pojawia. To rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść. No i ten gospodarz nazywa się oikodespotes. Oikos jest dom, no despotes, despota to jest despota. To wszyscy wiemy, co to jest despota. Despota to jest ktoś, kto, prawda, przyspawał się do władzy, dzierży w swoich dłoniach władzę absolutną i nie chce nawet milimetra tej władzy puścić ze swoich rąk. Właśnie i nie dopuszcza do tego, żeby ktokolwiek był ponad nim. Natomiast oikonomos to się tu pojawia. Kto jest owym rządcą wiernym i roztropnym? No ten rządca to po grecku jest oikonomos. No jaka jest różnica? No oikonomos to jest ktoś, kto ma świadomość, że zarządza całym domem, całym majątkiem, ale że tak naprawdę ten majątek nie jest jego, że ten majątek to jest majątek jego pana. I jest świadomy, że Pan obdarzył go wybitnym zaufaniem, że powierzył mu cały swój majątek, cały swój zakres posiadania i robi to, zarządza majątkiem swego Pana z jednej strony z wielką radością, że mój Pan tak mi zaufał, a drugi właśnie z wielką odpowiedzialnością, która jest odpowiedzialna, to opisana właśnie przez dwa słowa, wierny i roztropny. Pistos i fronimos, tak, pistos i fronimos. Pistos tak naprawdę to znaczy przekonany. Tak, jest głęboko przekonany. Jest tak głęboko przekonany, przekonany do sposobu życia, sposobu myślenia swojego Pana, że w imieniu swojego Pana z tym całym majątkiem robi dokładnie to, co by zrobił Pan. Dokładnie by zrobił to, co Pan. I właściwie tak naprawdę Pan powierza nam swój majątek. Właśnie mam tu przed oczami Adama, do którego Bóg przyprowadza wszystkie stworzenia, wszystko co uczynił. Człowieka, którego Bóg przenosi do ogrodu rajskiego, ogrodu, który Bóg sam wyhodował i powierza ten ogród trosce człowieka. Że właśnie, jak to mówi ta dzisiejsza Ewangelia, że Pan ustanawia tego oikonomosa nad całą swoją służbą. Tak właściwie to nie jest służba w rozumieniu ludzi, nie? Służących, tylko to jest służba w rozumieniu służenia, bo to jest taki grecki rzeczownik terapeja, nad swoją terapeją, że Pan zaprosił oikonomosa do swojej terapei. Terapeja to jest miłosna troska. Miłosna troska. Że ja się troszczę o kogoś czy o coś z miłości, nie dlatego, że muszę, że mi każą, nie ze strachu przed karą, nie z nadzieją na nagrodę, nie za jakieś tam pieniądze czy za jakieś tam dobra, tylko troszczę się o kogoś albo o coś, dlatego że autentycznie, w sposób wolny, nieprzymuszony chcę się troszczyć. No to jest właśnie miłość, nie? Że ja chcę się zatroszczyć. I teraz ta dzisiejsza Ewangelia mówi o oikonomosie, czy powiedzmy tym rządcy, właśnie, który został przez Pana zaproszony do jego terapei. Nie? Do tej jego terapei. Jezus z lubością czynił terapeo, to jest czasownik. Terapeja to jest rzeczownik, terapeo to jest czasownik. Właśnie troszczył się o ludzi, którzy do niego przychodzili. Ta terapeja nie do końca, właśnie nawet nie za bardzo akcentuje uzdrowienie, znaczy skutkiem terapei może być uzdrowienie, ale nie musi. W terapii nacisk idzie właśnie na to, że ja się o kogoś troszczę i że robię to z miłości, że znajduję radość po prostu w tym, że się troszczę, że służę. Czy tak jak Jezus znalazł spełnienie w tym, że mu nogi uczniom na ostatniej wieczerzy, znalazł spełnienie w tym, że oddał swoje życie za nas na krzyżu, zatroszczył się od nas aż do oddania życia na krzyżu. Właśnie to jest spełnienie Jezusa, spełnienie w troskliwej miłości. I teraz Pan zaprosił tego oikonomosa do swojej terapii, do swojej troski o wszystko. Właśnie to człowiek, tego człowiek doświadczył na samym początku, że człowiekowi zostało powierzone wszystko, co Bóg uczynił, cały majątek Boga, po to, żeby człowiek razem z Bogiem, w jedności z Bogiem troszczył się o to wszystko, czynił terapię, czyli troszczył się razem z Bogiem o to wszystko. Prawda? I dlatego Bóg człowieka zaprosił, żeby człowiek po pierwsze doświadczył miłości Boga, który chce się z człowiekiem podzielić wszystkim, w szczególności, żeby człowieka doprowadzić do swojej radości, swojego spełnienia, do radości spełnienia miłości, która się raduje i spełnia właśnie w tej miłosnej trosce.
a po drugie, żeby człowiek odkrywał siebie właśnie jako obraz i podobieństwo Boga. Po pierwsze, żeby odkrywał siebie jako umiłowanego, a po drugie, odkrywał siebie jako zdolnego do miłowania. I żeby się uczył tego miłowania, żeby troszcząc się o wszystko, uczestnicząc w trosce Stwórcy, uczył się miłości, wzrastał w miłości i żeby to jakby poszerzało granice człowieka, granice ludzkiego serca. Że widzicie, jest w dzisiejszej Ewangelii właśnie taki ruch rozszerzający, nie? Że kiedy Pan zostanie tego ekonomosa właśnie przy tej trosce, to będzie mu powierzał coraz więcej. I właśnie warto się temu przyjrzeć, że egoizm zawsze zawęża, a miłość zawsze rozwija, zawsze rozszerza. Rozszerza punkt widzenia, punkt patrzenia, rozszerza, prawda, zakres kompetencji. Natomiast człowiek, który idzie w egoizm, to będzie jakby doświadczał takiego zawężania, zawężania możliwości, zawężania widzenia, zawężania patrzenia. Jakby to powiedzieć, człowiek był coraz bardziej skupiony na czubku swojego nosa, widzi coraz mniej i może coraz mniej. Właśnie jakby Pan Bóg egoistę coraz bardziej odcina od różnych rzeczy, bo egoista niszczy. Natomiast miłość buduje, miłość się troszczy, miłość, prawda, daje życie, miłość rozwija właśnie. I teraz Boga interesuje nas nasz rozwój, dlatego nas tak zaprosił. I teraz zobaczcie, że Jezus tego nie zrezygnował. Jezus chce tego. Jezus pragnie przywrócić nam to, co utraciliśmy. Właśnie przywrócić nam to, co utraciliśmy. Właśnie po pierwsze doprowadzić nas do tego, żebyśmy byli pistos, czyli przekonani. Po pierwsze przekonać nas o swojej miłości. Miłości, która nam wszystko wyjaśni, która otworzy nam oczy i która pokaże nam prawdę. Prawdę, która uczyni nas wolnymi. I zobaczymy właśnie, że to, do czego Bóg mnie zaprasza, to wcale nie jest jakiś ciężki obowiązek, z którego zostanę rozliczony, tak jak potraktowali to Adam i Ewa po grzechu, tylko że to jest właśnie doświadczenie jedności z Nim, z Bogiem miłującym, który po pierwsze karmi mnie swoją miłością. Właśnie to jest ciekawe, że ten oikonomos jest ustanowiony, ta terapeja polega na karmieniu, wydzielaniu pokarmu, nie? Że ja po pierwsze potrzebuję sam w relacji z moim Panem karmić się tym, co pochodzi od Niego, a tym, co pochodzi od Niego, to jest Jego miłość. Po pierwsze, ciągle potrzebuję dogadywać się z moim Panem na płaszczyźnie miłości do mnie. Po pierwsze, odkrywać miłość, z jaką Pan przychodzi do mnie, z jaką się o mnie troszczy, uczyć się tej miłości, karmić się, nasycać się tą miłością i przekazywać ten pokarm dalej, prawda? I wtedy ja żyję i daję życie. Ja żyję życiem Boga, życiem miłości, jestem karmiony życiem miłości, oddechem Boga, oddechem miłości, jestem zdolny przekazywać ten oddech dalej. Natomiast zobaczcie, jeżeli ja się nie dogaduję z Bogiem na płaszczyźnie miłości do mnie, jeżeli, prawda, brakuje mi jedności z Jezusem w kwestii miłości do mnie, no to właśnie, jak mogę mówić o jedności z Jezusem, jeżeli po pierwsze nie ma we mnie jedności z Nim w kwestii tego, że jestem wart miłości. Jezus przychodzi mnie kochać, bo On jest przekonany, że jestem wart Jego miłości. Jeżeli ja uważam, jestem przekonany, że nie jestem wart miłości Jezusa, to już jest pęknięta jedność z Jezusem, już w niczym innym się nie dogadam, już nie patrzę tak jak Jezus, nie jestem pistos, nie jestem przekonany. Właśnie, więc o to chodzi. Pistos i fronimos. Fronimos, prawda? To roztropny, rozumny, rozumiejący, prawda, myślący, prawda, żebym ja wyciągał wnioski, nie? Wyciągał wnioski z tego, jak mnie Bóg traktuje, co dla mnie robi i odkrywał właśnie Jego miłość, uczuł się tej miłości, żebym chciał tej miłości, żebym chciał kochać tak, jak jestem kochany, żebym chciał tego, do czego Bóg mnie zaprasza. Właśnie dwie fundamentalne władze w człowieku, rozum i wolna wola, są ściśle ze sobą powiązane, prawda? Że rozum odkrywa pewne rzeczy, a w woli decyduje, czy ja tego chcę, czy nie chcę. Właśnie to jest to, że terapeja, ta miłosna troska zasadza się na mojej wolnej decyzji, że ja chcę razem z Bogiem troszczyć się o wszystko, ja chcę czerpać z Niego miłość, karmić się tą miłością, radować się tą miłością i chcę ten pokarm przekazywać dalej. No i wtedy ukazuje światu oblicze prawdziwego Boga. Natomiast właśnie niestety mogę się stać ojkodespotą,
Teraz powiemy, co to jest i właśnie to się przejawia w tym, że ja nie karmię moich braci i sióstr miłością, którą czerpię z Boga, no tylko właśnie traktuję ich tak, jak powiedział Jezus, biję ich, prawda? Dlaczego ich biję? No bo nie spełniają oczekiwań mojego egoizmu. Zobaczcie, jak my się lejemy bez przerwy nawzajem. Wystarczy, że drugi człowiek nie jest taki, jak ja chcę, już, prawda, nerwy, już słowa różne, już krzyki, a i czasem rękoczynne, prawda, w imię swojego egoizmu, prawda, w imię zapatrzenia w siebie, w swoje apetyty, w imię nasycania tylko i wyłącznie siebie, aż do upicia się, prawda. No i jeżeli ja w ten sposób żyję, no to jakiego ja Boga ludziom ukazuję, nie? No, trzeba się zastanowić, nie? No, jakiego to ja Boga ukazuję? Boga, prawda, egoistę, Boga zajętego tylko sobą, tylko karmieniem samego siebie, prawda, Boga zajętego tylko swoimi przyjemnościami, swoimi zachciankami. No, jakiego Boga my ludziom ukazujemy? No i właśnie za tym idzie konsekwentne pytanie w kierunku, jakiego Boga ja się rozwijam. Czy Boga, który jest miłością, czy Boga, który jest pychą i egoizmem, prawda? I teraz właśnie dlatego Jezus mówi, że no jak stanę twarzą w twarz, wreszcie stanę twarzą w twarz przed tym, który zawsze ze mną był i zawsze pragnął mnie zaprosić do rozwoju w jego kierunku, do upodobniania się do niego, jak stanę twarzą w twarz przed nim, czy ja zniosę tą świadomość, że wszystko zmarnowałem, że się rozwinąłem, czy inaczej mówiąc zdegradowałem w kierunku dokładnie odwrotnym. I tu wracamy właśnie do tego ekodespoty, nie? Bo właśnie widzicie, na tym polega problem grzechu pierworodnego, że właśnie zostaliśmy zaproszeni do czegoś pięknego, prawda? Do czegoś pięknego, do tego, żeby codziennie towarzyszyć Bogu w Jego miłosce i trosce o wszelkie życie, żeby codziennie, każdego dnia na nowo karmić Jego miłością, odkrywać Jego miłość, Jego troskę o nas, odkrywać w tym, co On dla nas czyni, Jego troskę o nas, widzieć tą troskę, właśnie pozwalać, żeby się o nas zatroszczył, to rozważaliśmy wczoraj. I w tym wszystkim właśnie rozumem, wiarą widzieć Jego miłość, Jego troskliwą miłość, zachwycać się tą miłością, odkrywać samych siebie jako wartych umiłowania i jako zdolnych przekazywać tą miłość dalej, prawda? Zostaliśmy do tego zaproszeni. Natomiast właśnie my daliśmy się podjudzić w momencie grzechu pierworodnego, że to jest zamach na naszą wolność, że to zaproszenie to jest zamach na naszą wolność, że Bóg sobie uzurpuje prawo, nie wiadomo na jakiej podstawie, do naszych serc i w ogóle do naszego człowieczeństwa i jakim prawem Bóg, który jest miłością, chce mieszkać w naszych sercach i wyznawać się poprzez nas. Że my powinniśmy wziąć samych siebie w nasze własne ręce, wziąć wszystko w nasze własne ręce i panować nad wszystkim niepodzielnie, nie oglądając się na Pana Boga. I to jest właśnie ekodespotyzm. I teraz właśnie taki despota, którym się stałem przez grzech pierworodny. Nie? Zobaczcie, każdy z nas stał się despotą przez grzech pierworodny. To wszystko moje, ja zrobię z tym, co zechcę, z moim ciałem, z moim człowieczeństwem, z moimi możliwościami, z moimi ze środkami, które mam do dyspozycji, ja sobie będę syczył sobie własne zachcianki i nikt mi nie powie. Zobaczcie, nie? Despota. I teraz taki despota, który uzurpuje sobie bezwzględne prawo własności do wszystkiego i bezwzględne prawo robienia sobie, co mi się żywnie podoba ze wszystkim, to żyje w ciągłym lęku. Dlaczego? Bo Pan przychodzi, uparcie przychodzi w mojej codzienności i uparcie próbuje mnie jednak zaprosić do tego, żebym się rozwijał w kierunku miłości, w kierunku terapii. I zobaczcie, dla despoty to jest ciągły lęk. I taki Bóg to w oczach despoty, który wziął wszystko w swoje ręce i chce wszystko po swojemu, taki Bóg, który przychodzi w codzienności i do czegoś mnie zaprasza, to jest złodziej, bo on chce mi coś zamrać. I zobaczcie, jak często Bóg w naszych oczach wygląda na złodzieja, który chce nas czegoś pozbawić. Natomiast Bóg nie chce mnie niczego pozbawić, tylko chce mnie wreszcie pociągnąć właśnie we właściwym kierunku. W kierunku, w którym to jest jedyny kierunek, w którym ja mogę znaleźć nasycenie i spełnienie jako człowiek. Bo to jest kierunek, w którym ja odkrywam i karmię się miłością,
Tak, odkrywam siebie jako umiłowanego, karmię się miłością i to karmienie się miłością czyni mnie coraz bardziej zdolnym do przekazywania tej miłości. Bóg nie chce mnie niczego pozbawić, tylko chce mnie nauczyć, przekonać, co robić z tym wszystkim, co złożył w moje ręce, że to funkcjonowało. A ja to widzę jako wielkie zagrożenie. Im bardziej jestem despotą, tym bardziej widzę to jako wielkie zagrożenie, prawda? Tym bardziej widzę to jako złodzieja. I właśnie dlatego Jezus przychodzi w naszej codzienności niespodziewanie, no bo właśnie sam mówi, nie, że my stawiamy kupę takich zamków obronnych, nie, żeby nie dać się w cudzysłowie okraść. Nie. Strasznie bronimy naszego egoizmu i naszej pychy, strasznie bronimy, że musi być po swojemu. I dlatego Jezus przychodzi niespodzianie, żeby nas z tego wszystkiego wytrącać, bo pycha Jego jest coś, co nas zabija, coś, co nas cofa do prochu, z którego zostaliśmy wzięci, a Bóg nigdy na to się nie zgodził. I Bóg będzie nieustannie próbował wytrącić mnie z pychy egoizmu, nieustannie, że próbował jednak przekonać mnie i zaprosić mnie, żebym chciał się rozwijać w kierunku miłości, w kierunku karmienia się miłością, w kierunku współpracy z miłością, w kierunku radowania się z tego, że jestem kochany i że jestem w stanie kochać, w kierunku radowania się z tego, że Bóg się o mnie troszczy, jestem w stanie się troszczyć tak, jak Bóg się troszczy o mnie. Właśnie. I ten boski złodziej będzie przychodził w codzienności, niespodzianie. Nie? Niespodzianie. Dlatego święty Piotr pyta, czy to do nas mówisz, czy do wszystkich? Nie? O tym ojko-despocie. Piotr zrozumiał, o czym Jezus mówi. Że myśmy się stali tacy właśnie. I teraz Piotr mówi, to odzywa się w Piotrze poczucie winy, nie? Bo widzę, że ja rzeczywiście jestem despotą, że ja rzeczywiście wydarłem z rąk Boga wszystko i próbuję z tym robić to, co mi się żywnie podoba, po swojemu, nie? A Jezus jakby to powiedzieć, nie odpowiada na pytanie, kto jest tym despotą, tylko pokazuje kierunek, w jakim on chce pociągnąć swoich uczniów. Że chcę, żebyście przestali być despotami, stali się oikonomosami właśnie, tymi, którzy się radują współpracą z Panem i rozwijają w kierunku, prawda, coraz głębszego odkrywania miłości Pana i coraz głębszego odkrywania siebie jako zdolnych do takiego kochania, jaką miłością się karmię. Właśnie i na tym to polega, widzicie. I później właśnie człowiek widzicie, no popatrzcie sami, że to tak działa, że człowiek w gruncie rzeczy wie, czego mu trzeba. Że człowiek w gruncie rzeczy w głębi serca wie, że potrzebuje miłości, potrzebuje kochać. Tylko my samych siebie oszukujemy, że coś innego nas uszczęśliwi, bo nam się nie chce szukać miłości prawdziwej, nie chce nam się kochać. Nasz egoizm jest często tak wielki, że nie chcemy z niego zrezygnować, prawda? No i potem właśnie to się dzieje, co Jezus mówi, że nie możemy znieść samych siebie. To właśnie mam przed oczami obraz, zobaczcie, jak dzisiaj to jest częste, nie? Że ludzie gdzieś tam, prawda, nie mogą znieść siebie do tego stopnia, że biją się pięściami, sam siebie człowiek tłucze pięścią po głowie, nie? Czy ludzie zadają sobie jakieś rany, chcą poczuć ból, prawda, kroją się po rękach, inne takie rzeczy. Dlaczego? Bo nie mogę znieść siebie. Nie mogę znieść siebie, tego, co ze sobą zrobiłem, tego, co sam o sobie myślę. I Jezus to wszystko wchodzi. To jest właśnie jedyne, co nas może uleczyć, to właśnie ta miłość, która przychodzi w Jezusie, żeby nas przekonać. Żeby właśnie przekonać o tym, o czym jest mowa w dzisiejszej Ewangelii, że Bóg nigdy nie zrezygnował z tego, żeby mnie zapraszać uparcie do tego, bym odkrywał Jego miłość, żebym odkrywał siebie jako wartego miłości, właśnie takiego, jaki jestem. I żebym odkrywał, że ta miłość, która do mnie przychodzi, chce mnie czynić zdolnym do takiej właśnie miłości. Żebym miał w sobie radość tego, który jest kochany i który kocha. Właśnie o tym przychodzi nas przekonać Jezus, o tym nas przekonuje w dzisiejszej Ewangelii, że nawet jeśli odkrywasz, że jesteś despotą, i że robiłeś wszystko do tej pory po swojemu i że to jest jedna wielka tragedia, to żebyś nie wpadł w rozpacz, tylko odkrył, że miłość Boga nigdy z ciebie nie zrezygnowała i że jest gotowa, prawda, cię przekonywać o swojej miłości i zapraszać cię, żebyś się zaczął rozwijać w kierunku tej miłości. Że miłość jest gotowa cię przemieniać, miłość jest gotowa cię karmić sobą, tak jak Jezus nas sobą karmi na Eucharystii.
I że miłość jest gotowa Cię przemieniać i że miłość jest gotowa napełniać Twoje serce i że miłość nigdy z Ciebie nie zrezygnowała. Nigdy z Ciebie nie zrezygnowała, nawet jeśli odkryłeś, że stajesz się despotą. To miłość chce Cię przemieniać, bo nigdy z Ciebie nie zrezygnowała. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.